Dzień zaczynam od dobrej wiadomości. Super, nowoczesne, rewelacyjne, po prostu spinnery. Takich, których jeszcze chyba nigdzie nie ma, naprawdę. A ten to już w ogóle bajka. Co sądzisz o takim? Fajny. Taki wygląda jakby się w jakiejś benzynie albo w jakimś paliwie. A no tak, widzisz, faktycznie, nie? Benzyna. No, zobacz. No fajny. A taki mniejszy niż zwykle. A mniejszy, tak, tak, jest mniejszy, ale zupełnie inny. Tak, kolor był fajny. Dzisiaj dosłownie tylko troszeczkę zjadłem, delikatnie śniadania, nie mam czasu. Nabijam się tylko wodą. Obym tylko wieczorem się nie obiadał. Naprawdę, nie mam czasu. Zero. Czekaj, który wziąłeś? Puki? Tak, może być, tak, a tak. A puki podpisałeś? A tam chyba nie potrzebujesz autografów moich, no nie? Przyszedł do mnie Darek, który już jest znany. Witam, dzień dobry. Darek znał sytuację, tutaj chciałem bardzo pochwalić i to publicznie chciałem cię pochwalić. Nie zganić, tylko publicznie pochwalić. Darek zadzwonił do mnie i powiedział: Marcin, bo wie jak było jeszcze, mam nadzieję, że było 3 tygodnie temu z moimi problemami i Darek zadzwonił i powiedział: Marcin, bo Darek jest fotografem, tak? Masz swoje studio. Jak coś, to pamiętaj, rezygnujesz stąd, zdjęcia możesz u mnie robić i nie ma problemu, tak? Zgadza się, tak było. Oczywiście nadal to jest aktualne. Mam nadzieję, że nie wykorzystam tego. No, ja tobie też jak najbardziej wszystkiego dobrego życzę, ale tak jak mówiłem, jest aktualne. Dobra, dzięki. Zakupiłem 2 spinnery dla córeczek, także będą zadowolone. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, Marcin. Super. Nie mam jak ręki przebić. Cześć. Idzie, spadasz, tak? Dobra. Spadam, no nie truję ci. No, idzie, działam. A z tymi spinnerami to w ogóle chcę nagrać chłopaków, albo test w ogóle, tylko no nie mogę, może już jutro się zabiorę z tym, żeby właśnie test, jak się kręcą długo, bo dużo osób się o to pyta. Jedno to, co mogę powiedzieć, to generalnie LED-owych ja się obawiam, dlatego że nie zawsze one świecą, jest różnie, nie wiem jak długo bateria będzie. Jak długo wytrzyma, ale wiesz co, powiem tobie tak, jeżeli nie masz dużo kasy, to można kupić po prostu zwykłego. Te zwykłe nie ma tutaj nie ma. Nie ma tego, co ja Miłoszowi kupiłem, nie mam. Ja Miłoszowi kupiłem wcześniej, zanim sam zacząłem sprzedawać, spinnera za 25 zł i przesyłka chyba 15, czy tam ileś, 40 zł, plastik, ale to był najgorszy, LED-owy, ale naprawdę, nie, ten to jest w ogóle ekstra wykonany, a tamten był bardzo słaby. A jeżeli chodzi o kręcenie, muszę porobić testy, żeby właśnie było, dużo osób zwraca na to uwagę i fajnie by było, żebym nagrał, na przykład na odkrywa, albo w ogóle, żebym to nagrał do kanału mazur.shop. I słuchaj, ostatnio jak babcia robiła porządki, mama, to znalazła czekolady, które przywiózł mój tata. Ja nie wiem, czy ja po prostu nie muszę takiej zjeść czekolady. Oczywiście jest też jogurt, ale mnie tak tutaj ciągnie. Od tego po prostu jest 18. Nie, vlog się wrzucił. Czyli mamy już jakąś 20 godzinę i może coś po prostu 19 godzina. 19 godzina i położę po prostu coś zjeść. Jestem mega głodny. Nie jadłem dzisiaj, tylko troszeczkę jadłem śniadania. Bardzo mało. A tak to reszta w ogóle. Taką milkę. Zobaczymy. A to co muszę się tutaj w pracy nauczyć, to standaryzacji, zautomatyzowanego, że jest jeden proces, drugi, to wszystko jest proste, to jest wszystko tak jak te nawyki. Jest jeden proces, drugi, trzeci i tak dalej, wydrukowanie etykiety, naklejenie i tak, tego muszę się nauczyć. Jak tego się nauczę, ja już widzę, że to wszystko idzie mi dużo łatwiej, dużo szybciej i naprawdę wydaje mi się, że z czasem w ogóle tego nie będzie problemu. Teraz mam mnóstwo zamówień i jak na jedną osobę, a nie, zaraz, jak na jedną osobę. Przecież najważniejszą osobę bym ominął. Proszę bardzo, tu jest szefowa, która właśnie pracuje. I co ty robisz? Pakuję. I pakowanie jest. Przygotowuję. Mama jest boska. Ja też. Co, nie? Jestem boski, ready. Nie ukrywam tego. I skromny. Siedzi Ewa. Okej, idziemy.
przyjechałem do impostu dzisiaj, kurier odebrał paczki, ale ja mówię nie, tutaj tłumaczę mamie właśnie, mama jest obok, że zależy mi na tym, żeby klienci jak najszybciej otrzymali paczki i nawet dlatego postanowiłem, a cudem Piotrków, znaczy koło Piotrkowa jest właśnie cała centrala impostu, mamy za 15-20, jak pani zobaczy ile tego jest, nie wiem czy się nie zdenerwuje, ale co tam. A i tutaj karteczkę muszę przebić, żeby mnie wypuścili. O, i mamy całą reklamówkę, ale to nie wszystko, bo wcześniej kurier swoje odebrał. Paczki oddane, wysłane. A teraz powiem tobie jedną, dwie, może ciekawostki. Słuchaj, za mną właśnie jest tutaj ta siedziba centrala, sortownia InPostu. I mam to szczęście, że jest blisko Piotrkowa, dlatego mogłem sobie wieczorem, teraz jest 20 godzina, i przyjechać. W nocy tutaj przyjeżdża ponad 100 tirów jednocześnie. Zbierają się wszystkie tutaj tiry i przepakowywują te paczki, później są rozwożone na cały kraj. A ponieważ i tak tutaj wszyscy przyjeżdżają, to dlatego ja mogłem sobie pozwolić, że przyjechałem właśnie już o 20. Normalnie to jest niemożliwe. Powiem teraz tobie dlaczego. Dlatego, że zależy mi na tym, żeby klienci otrzymywali jak najszybciej. Ja się uczę cały czas. Nie każdy klient jeszcze otrzymuje tak szybko, ale chciałbym, dążę do tego, żeby w dniu, w którym składa, w ciągu 12 godzin była paczka przygotowana. Tak do tego dążę. To jest po pierwsze. Czy tam po drugie, po trzecie i tak dalej. Ale wiesz, o czym dbam? To, co jest ważne, w pierwszej kolejności idą zamówienia tych osób, które zamówiły, od razu zapłaciły. To nie jest tak u mnie, że jak ktoś zapłacił, to sobie poczeka, bo on i tak zapłacił. Nie. W pierwszej kolejności przygotowuję paczki. Jak przygotowuję paczki, to najpierw wybieram, ustawiam sobie w komputerze osoby, które po prostu zapłaciły mi. I one idą, one są obsługiwane w pierwszej kolejności. Te osoby, które zapłaciły. Dlatego warto u mnie płacić, a tutaj zobacz, obok też robią... Tutaj stawiają kolejny jakiś magazyn. Nie wiem, czy jest jakiś najemca, czy też nie, ale stawiają kolejny magazyn. Dobra. Lepiej płacić od razu, bo jest i taniej, i jest szybko. W pierwszej kolejności. Tak to wygląda. A na dachu położyłeś. Kurczę, za... Ależ... Weź omiń bokiem. Ja Cię kręcę. Wiesz co zrobiłem? Położyłem sobie tutaj kamerę, ale ponieważ tu jest krzywo, więc podłożyłem telefon. Pamiętasz ten moment, kiedy wziąłem kamerę i przeszedłem? To był właśnie ten moment, kiedy Marcin zapomniał telefonu. Czujesz? Marcin zapomniał telefonu. Masakra. Ale czy telefon działa? Telefon i tak już jest pęknięty. Działa. Ja Cię kręcę. Moje dokumenty. Dobrze, chyba teraz to zadziałało. Czujesz? Jaki dzisiaj jest dzień? Nie ma tygodnia, żeby coś mi się nie stało. Nie ma tygodnia, rozumiesz to? Dzisiaj mamy poniedziałek. Na szczęście wszystko okej. Po prostu masakra. Masakra! Właśnie, no. Mama się teraz śmieje, słuchaj, bo przed chwilą mówiłem mamie, że mam po prostu mało materiału, bo tak byłem zapracowany i mam mało materiału. Ej, mam! Widzisz? I jest. Nie no, jestem szczęśliwy, bo nic się z telefonem nie stało. Na szczęście. Teraz zrobię tylko jakąś taką fotkę może, bo ja zawsze wybieram z filmów. Ja zawsze wybieram kadr z filmu, ale może teraz zrobię takie, że niby... O, właśnie tak jak ten... Tak jak tutaj coś zrobię, o. Może z tego wytnę i tutaj wstawię jakiś... O, tutaj, że telefon leci. O, w ten sposób. Dobra, i teraz cyk. O, tak zrobię. Nie, muszę tak, bo tutaj jest zawsze patrzę, że tutaj jest, wiesz co jest, napis. Więc tutaj mamę zakryję, a tutaj wezmę, że telefon wypadł, o, coś takiego. O, i kogo my tu mamy? A co ty masz, Mariusz, szlifierkę? Ej. Ej, ja potrzebuję szlifierkę. Ale wiesz, do czego chcę? Chcę przeciąć te.
Chciałem poprzecinać. Witaliśmy się dzisiaj, już widzieliśmy się. Chcę poprzecinać te spinery. No chciałem poprzecinać spinery. Zobaczyć, jak w środku wyglądają. I co? I taką właśnie potrzebuję. Oddajesz Jackowi? I co tam jest w środku? No właśnie chciałem zobaczyć, co tam jest. A proszę pana. A musisz mu dzisiaj oddawać? Pan nagrywa? Nie. No to dzień dobry. No i Mariusz chciał oddać wujkowi swojemu chrzestnemu. Tak, bo to jest chrzestny. Szlifierkę i tam wiertarkę oddał, a szlifierkę ja przejmuję. Wiesz, co chcę zrobić? Chcę zrobić, wykorzystać tą szlifierkę i żeby przeciąć spinery. Co ty, Mati, na to? Co ty na to? Przetniemy spinery, zobaczymy. Może nie wszystkie, ale zobaczymy, jak wyglądają. Czy to są z plastiku, czy są z metalu i tak dalej. Co tam? Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, macie piłkę taką jakąś normalną w miarę? Ale taką, żeby mógł główki porobić? A mogę coś powiedzieć do kamery? Taką, żeby mógł... A mogę coś powiedzieć do kamery? Nie, to... Ta jest ten, a ta? Pokaż, rzuć do góry. Na mnie. Na główkę. Na główkę. Muszę o, ale flak. 40 muszę zrobić taki. Ja nie. Ale wiem, co zrobię. O, ale twarda. Dobra, słuchajcie, robimy w ten sposób. Trzęsiesz się, ruszasz tą... Nie, komary cię mogą gryźć, a ty po prostu nic... Dobra. Chłopaki, rzucacie na zmianę, dobra? Muszę 40 zrobić, tylko główek. Ale nie tak mocno, dawaj, od dołu. Raz, dwa, dawaj. Trzy. Dawaj, szybko, szybko. Cztery. Pięć. Dwadzieścia trzy, 24, ale szybki jestem! Dobre. Dawaj, 24, dobre. 25. Czterdzieści. Może jeszcze 47. Skończony czeleć. Dziękuję. No co się tak patrzy. Przyjmuję wyzwanie 320 podskoków na jednej nodze. Adrian Markowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Może to zrobię dzisiaj jeszcze na treningu, zobaczymy. Skateboardo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czy wychowuję w takich... wiesz co, tak żeby codzienna modlitwa i tak dalej, to nie. Natomiast ja chodzę do kościoła czasami, a Kasia z chłopakami chodzą co tydzień. Ale tak, żeby mocno religijnie czy coś w tym stylu, nie, nie. Znaczy na pewno Kasia jest dużo bardziej religijna niż ja. Jeżeli można powiedzieć, czy ja jestem religijny. Okej. Okay. Piotr Kosłut, czy powinienem kręcić? Pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. Kręciłem, wszyscy kręcą. Jak jest komunia, czy rocznica, czy takie uroczystości, to i tak każdy kręci, no nie, nagrywa, robi zdjęcia. I założę się. Mogę, nie wiem, o co się założyć, że w twojej rodzinie na pewno ktoś robi albo robił przy takich uroczystościach zdjęcia. Okej, pierwsza trójka, która była najszybsza. Hubert 77, Kacper Czupryniak i Domino. Domino, trzymaj się, cześć, pozdrawiam całą trójkę, w ogóle wszystkich widzów, którzy mnie oglądają i chcą oglądać w ogóle, no nie? Kto by chciał mnie oglądać? Do jutra, trzymaj się, cześć, hej!